Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, w ramach naszego cyklu Prawo IT. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa artykuł dotyczący i vlog o umowie wdrożeniowej IT dotyczącej wdrożenia oprogramowania, gdzie zapisane będą odpowiednie postanowienia dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Dlaczego to takie ważne? No, jak Państwo zapewne wiedzą, mamy ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tam definiowaną tajemnicę przedsiębiorstwa, którą są informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, które mają wartość gospodarczą dla takiego, przedsiębiorcy. Warto powiedzieć, że właśnie ta tajemnica przedsiębiorstwa jest uwzględniana w umowie wdrożeniowej IT. Oczywiście można zapodpisywać odrębne umowy o zachowaniu poufności NDA, CDA, NNN, których żeśmy już opisywali dla Państwa i warto posłuchać o tych, o tych sposobach dodatkowych umów, natomiast w naszej dzisiejszy vlog skoncentrujemy się na tym, że można w samej umowie wdrożeniowej wpisać takie rzeczy. Proszę Państwa, Warto podkreślić, że takie informacje, które mają wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy, no muszą być zachowane w poufności, no bo one mogą po prostu decydować o tym, jaką wartość będzie miało przedsiębiorstwo, czy straci, czy zyska, i tutaj bardzo ważne są te postanowienia dotyczące zachowania poufności. Warto powiedzieć, że nie tylko, że nie tylko ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale również i kodeks cywilny mówi o tym, że. Można przekazywać informacje z zastrzeżeniem poufności, i to też jest koncepcja związana z tym, że jeżeli naruszymy tą poufność, to można żądać odszkodowania. A zatem, w takiej umowie wdrożeniowej, warto wpisać postanowienia o zachowaniu poufności, w jakim terminie ta poufność będzie zachowana, w jaki sposób należy dochować tej poufności, komu można takie informacje ujawniać. I w związku z tym warto wskazać, że to w samej umowie wdrożeniowej, IT. Takie postanowienia o zachowaniu poufności, o tajemnicy przedsiębiorstwa warto wpisać. Dla nas, jako kancelarii, która zajmuje się projektami IT, to podstawa, że my dążymy do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo biznesu, również właśnie w zachowaniu poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa. Można oczywiście zawrzeć te wszystkie rzeczy w odrębnej umowie, ale często jest tak, że to powoduje nowe negocjacje. No bo mamy umowę NDA, CDA czy NNN, i znów musimy ją negocjować. Kiedy mamy jedną umowę wdrożeniową, to warto, żeby w niej wpisać te postanowienia. Szołajski Legal Group od kilkunastu lat już prowadzi i wspiera firmy związane z rynkiem IT. Prowadzimy sprawy związane z zawieraniem takich umów IT. Jeżeli będą Państwo potrzebowali, również mieli wątpliwości dotyczące właśnie zachowania poufności, czy tajemnicy przedsiębiorstwa, jak to opisać, zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy. To był nasz vlog Prawo IT. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Praca prawnej i partner zarządzający kancelarii.